Jaki jest cel życia? Mamy tu coś do załatwienia? I w ogóle o co w tym biega? I dlaczego żarcie ze śmietnika jest o wiele lepsze? To byłem ja, a potem to byłem ja, a potem wróciłem jako ten psini ziołek. Wiele żyć jak na jednego psa, ale trochę się zagalopowałem. Zacznijmy od początku. Dla mnie wszystko zaczęło się od chłopca. Na imię miał Ethan. Bailey, 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 Bailey. A ja? Bailey, 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 Bailey. Nie! No weź, Bailey, skup się! O co mu chodzi? Oddawaj, oddawaj! Monolit Films przedstawia. Kiedy życie dołowało Ethana, wiedziałem, jak go rozruszać. Gotów? Gotów. Leć, Bailey! Bawiliśmy się tą piłką całymi dniami. Ethan to uwielbiał. Czasem trzeba było go podkręcić. Sorki, to nie ja, to tylko pies. Tak, jasne. Jaki pies, taki pan. Spędzaliśmy razem każdy dzień. Wyrywają sobie żarcie? Nic tu nie ma. Lata mijały, a ja wiedziałem, że mój czas z Ethanem się kończy. Dobry piesek. Do zobaczenia. A potem niespodzianka. Wróciłem. Gdzie jest ten Dings? Jestem słuczką? Dobrze, dobrze! Miałem nowy cel w życiu. Znowu byłem psem akcji. I znowu. I znowu. Hejka! Z każdym nowym życiem uczyłem się czegoś nowego. Hej! Znam tego gościa. Gdzie ty to znalazłeś? Dobra, gotów? Leć! W 2017 roku próbowałem zrozumieć to wszystko, co widziałem. Czy jest jakiś sens tej mojej wędrówki? Jak się ma do tego Boczek? Witajcie w jego pomerdanym świecie. Jeśli mogę cię lizać i kochać, to mam cel w życiu. Był sobie pies. Ethan, dlaczego wszędzie chodzisz z tym psem? Zastępuje ci dziewczynę, czy co? Pies ma z ciebie polewkę. Psy się nie śmieją. Ale śmieszne. Wkrótce w kinach.